Dzień dobry, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji. Ja nazywam się Beata Babicz. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to oczywiście możecie zostawić subskrypcję, ale możecie też poczekać do końca materiału i zdecydować, czy właściwie chcecie. Jak zawsze, jeśli chcecie mnie obrzucić kamieniami, to jak zawsze tylko w monitor, bo teraz, jak wiadomo, bardzo ciężko się nam będzie spotkać na żywo, ale to nie jedyny powód, dla którego bym nie chciała dostać kamieniem. Ale dzisiaj wypowiem się na temat nieco kontrowersyjny albo w kontrowersyjny sposób, na który ciągle się teraz toczą jakieś takie dziwne spory i niuanse. I nie będzie to słynny temat związany z koronowaniem kogokolwiek, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o polskiej szkole. Albo właściwie nie tylko polskiej szkole i nie tylko mam na myśli tutaj szkoły podstawowe i gimnazja, ale jak również się okazało z moich rozmów ze znajomymi, tak, mam młodych znajomych z uczelniami wyższymi. I problem jest dość złożony, no bo wiemy, mamy specyficzną obecnie sytuację i było potrzebne przejście na system zdalny. I tak jak pierwszy tydzień, półtorej chaosu szkolnego jestem w stanie zrozumieć, no bo jakby nie bardzo byliśmy przygotowani, że wydarzy się to, co się wydarzyło, to później zaczęły się robić jakby różne cyrki. Bo z jednej strony nauczyciele napisali list do Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z tym, że nie są w stanie nauczać zdalnie, bo nie mają dostępu do komputerów, zarówno oni, jak i uczniowie. I ja Wam powiem tak. Ja pracuję całe swoje życie z dziećmi i młodzieżą. Obecnie jest to bardzo taka fajna młodzież i bardzo fajne dzieci, ale zdarzyło mi się pracować z bardzo ciężką młodzieżą w różnych specyficznych placówkach, gdzie te utrudnienia faktycznie może gdzieś się tam pojawiały. Ale jakby to powiedzieć, ja pracowałam z naprawdę biednymi rodzinami. I bardzo rzadko spotykałam się z tym od niemalże 10 lat, że w domu nie było komputera, tudzież tabletu, tudzież innych sprzętów połączonych z internetem. Ba, ja czasami byłam troszeczkę, cudzysłów, zazdrosna o to, jakimi technologiami dysponowali moi wychowankowie. I ja nie mówię oczywiście, że to jest jakby stała sytuacja, ale żyjemy w czasach, kiedy posiadanie jakiegokolwiek komputera lepszego lub gorszego stało się w miarę standardem. I jakby ja bym tu wzięła pod nawias te naprawdę liczne rodziny, te rodziny, które naprawdę mają problemy finansowe, te, gdzie naprawdę tego dostępu do internetu nie ma, bo zdarzyło mi się spotkać z taką sytuacją i ja nie mówię, że jest inaczej. Ale to jest pewien margines, nie jest to większość. W sensie naprawdę jakby, kurczę, troszeczkę mnie to zastanowiło, ale w tej kwestii odnośnie dostępu do internetu, komputera, technologii, wiecie, i tak dalej, zastanowiło mnie jedno. Nauczyciele. Bo tak jak to są po części moi koledzy po fachu, z niektórymi się lubię bardziej, niektórymi mniej, tak troszeczkę mnie zdziwiło, że ludzie, którzy nauczają dzieci, które wchodzą w XXI wiek, nie w XIX, nie w XX, a w XXI, nie mają dostępu do internetu i komputera w tych czasach, nie potrafią obsłużyć czasami e-maila, bo tacy też są. Są tacy, którzy deklarują, że nie mają dostępu do jakby korzystania z takich urządzeń. W sensie, kurczę, znaczy ja rozumiem, że wtedy musieliby na przykład jechać do budynku szkoły i z niego wykonywać swoją pracę, bo ja wiem, że w szkole jest za mało komputerów, co nie oznacza, że ich nie ma. Ale kurczę, mamy naprawdę XXI wiek. My wychowujemy, kształcimy dzieci, które wchodzą do współczesnego świata i pojawia się argument, ale Beata, wiesz, jakie są komputery szkolne. Ano wiem. Są szkoły, w których są lepsze komputery niż ja mam w domu, a nie mam najtańszego sprzętu w domu. I są oczywiście szkoły, gdzie ten sprzęt jest średni i przestarzały. Ale jakby powoli się w tych szkołach wszystkich to zmienia, tak? Zresztą nie okłamujmy się, da się teraz w tych czasach zorganizować sponsorów, bo liczne firmy IT, wbrew pozorom, jeśli się postaramy, to chętnie sponsoruje taki sprzęt. Szczególnie na przykład na uczelniach wyższych związanych z technologią, tak jak i na różnych placówkach, tak? Bo są świetlice i tak dalej, gdzieś tam jakby też funkcjonowałam w tym świecie i nie okłamujmy się, że nie ma zupełnie dostępu. Ale jakby w ogóle są Chromebooki i był w ogóle jakby propozycja, żeby nauczyciel dostał swojego lepszego, a uczniowie te swoje troszeczkę słabsze, tam czy tableciki, czy komputerki, na których by mogli pracować. I ja usłyszałam wtedy, już dawno temu, zanim wydarzyło się, co się wydarzyło, bo te dzieci to już nie będą potrafiły pisać. I te dzieci to już w ogóle nie potrafią pisać i w ogóle są takie kraje, znaczy ja nie do końca wiem gdzie, ale są, oczywiście dzieci nie piszą, że tylko drukowanymi.
A z drugiej strony, ja sobie próbuję przypomnieć, kiedy ja ostatni raz pisałam ręcznie. I moi drodzy, ja ręcznie to ja piszę tylko w pracy, dokumentację, którą muszę wypisać ręcznie. I tylko dlatego, że muszę ją wypisać ręcznie, bo moje pismo ręczne nigdy nie było piękne, zawsze miałam z tym problem. I jakby nigdy nie lubiłam jakoś się skupiać bardzo na tym pisaniu. Było to marzenie, nie, jako dziecko, żeby kaligrafię studiować i w ogóle, no ale mi brakowało do tego cierpliwości. Ja raczej skupiam się na treściach, które wykorzystuję i wiecie co, ja żyję. Co lepsze, znam osoby, które od lat nie napisały słowa ręcznie, tudzież jakby no, użyły tego do notatek, więc na ile skupianie się nad super jakością pisma ma sens? I pytanie jedno, jakby co nam to da? Bo ja wiem, że no, mamy trochę przestarzały system edukacji, tu się ciągle coś zmienia, to się wiecie, zmienia się z gimnazja na liceo, z licea na gimnazja. Ja szłam nowym systemem, który szedł z gimnazjami, teraz przyszedł nowy system, który usuwa gimnazja, więc wychodzi na to, że ja straszną patologią jestem i wszystkie moje roczniki. Dobra, to by się zgadzało, ale tak całkiem poważnie. Nie zmieniamy treści edukacyjnych, nie dostosowujemy edukacji do tego, co powinno być. No i tutaj oczywiście, wiecie, zaskarżenie do MEN-u i do gór, głów państwa i tak dalej. Ale gdzie są nauczyciele na co dzień? Bo przychodzą do mnie na przykład dzieci, które nie potrafią poprawnie wyłączyć komputera. No ja słyszę argument, ale Beata, wiesz jakie są te komputery w szkołach? Tak, wiem. Nowe. Ja nie mówię o szkołach, gdzie są stare komputery. A po drugie, kurczę, to jak wy wyłączacie komputery? Bo ja od 13 roku życia mniej więcej miałam dostęp do komputera, nie miałam go całe życie. I zawsze tłumaczono mi, że na pasku startu się go wyłącza? I czemu dziecko w czwartej klasie szkoły podstawowej nie potrafi go wyłączyć? To nie są głupie dzieci. To nie są dzieci, które są na tyle zaburzone albo w ogóle zaburzone, żeby nie mieć komputera wyłączyć, jak się im to wytłumaczy. Tylko ja się dowiaduję, że dzieci w klasach od 1 do 3 przychodzą na informatykę i mają płytki. A ja mówię, kurczę, co to są płytki? Ja za każdym razem, nieważne z jakimi dziećmi miałam do czynienia, się pytam, jakie płytki? O co w tym chodzi? No pani daje płytkę, puszczamy płytkę i coś tam robimy. Czyli zero Microsoftu, zero obsługi, nie wiem, Painta chociażby, też można parę rzeczy poćwiczyć, zero obsługi jakichkolwiek programów, tylko do trzeciej klasy, a czasami nawet do czwartej, kiedy ta informatyka jest od samego początku, są płytki. A nie uczy się dziecka komputeru wyłączyć. No i wiadomo, mamy system, nie mamy tam te wytyczne, czego się mamy nauczyć. Ale trzeba komuś pisać, żeby nauczyć dziecko na przykład samodzielnie wyłączyć i wyłączyć komputer, bo jakby no mogły się tego z domu nie nauczyć. Mogły mieć sprzęt na Androidzie, są szkoły, gdzie są sprzęty na Linuxie, no. Ale ludzie, kurczę, to są jakieś takie banalne podstawy. No i właśnie dochodzimy do clou, bo jak wygląda ta edukacja zdalna teraz? Te sygnały są różne, bo ja mam dostęp do różnej wiedzy. Jedni mówią, że jest jej za dużo, drudzy, że za mało, ale jak jest ona przekazywana? Ano, dzieci i młodzież i studenci dostają zadania do wykonania w domu. To ja się pytam znajomej, koleżanki właściwie, takiej cudownej, wspaniałej, inteligentnej, bo chodzi do takiej szkoły rozwojowej, znaczy uczelni, tak? I uczy się języków obcych. Wiecie, nie polskiego. Jeśli pytam, no to jak tam u Was to wygląda, nie? I myślę, że ona mi w końcu powie. Ona mi w końcu powie, że mają zdalne lekcje, nie wiem, na Skype'ie, na tym Microsoft Teamie, no gdziekolwiek. No. No jeden wykładowca coś tam planuje zrobić. Także fajnie. Panna ma ogarnąć dwa języki obce i ma to w sumie zrobić sama. Znaczy nie tylko ona, tylko setki, tysiące, czy tam ile mamy studentów w kraju? Bo wiecie, ja rozumiem, że są treści, w których nie ma naprawdę sensu przeprowadzać wykładu, jeśli mamy pracę zdalną, można po prostu to wysłać i student ma to opanować, bo jakby wiecie, no umówmy się, nie? To też nie chodzi o to, żeby komuś na tacy wszystko wykładać, ale są rzeczy, które należałoby wytłumaczyć. No i szkoły prywatne, czy te językowe, czy inne, bardzo szybko ogarnęły temat, bo zaczęły się telekonferencje na Skype'ie i tak dalej, zaczęły się jakoś te zajęcia od razu odbywać tam czasami po czasie, bo wiadomo, że obsługi to rzecz logiczna, jeśli do tej pory pracowaliśmy w inny sposób. No a w szkole publicznej zrobił się taki, powiedziałabym, burdelik, bo są nauczyciele, którym się chce i którzy naprawdę próbują, a są tacy, którzy zawalają rzeczami. Co lepsze, wysyłają multum tego materiału, gdzie uczeń no, nie jest w stanie tego przepisać, więc mówią, żeby drukowali. Tylko czy każdy ma drukarkę? Bo kurczę, z jednej strony mówimy, ej, my nie mamy technologii, nie mamy jak Wam zrobić lekcji w sumie zdalnie, ale wy to musicie mieć w sumie drukarkę, skaner, ksero i 150 innych sprzętów. No
to jest akurat problem. I fakt, jeśli byłyby typowo cały czas zdalne lekcje, czyli że te dzieci tyle co w szkole siedzą zdalnie przy tym komputerze, no to pojawiłby się problem w rodzinach wielodzietnych, bo faktycznie często, czy tam nawet czasami 3-4-osobowe rodziny, no nie mają tyle komputerów, rodzice pracują zdalnie, ale powiem Wam szczerze, że no po raz kolejny powiem, to nie jest znaczna większość, a nawet jak trafią na takie rodziny, to wiem, że one byłyby to w stanie ogarnąć. Zresztą tutaj wtedy bym liczyła na tą pomoc rządu, ale czy to nie jest sygnał, żeby zacząć w tej edukacji coś zmieniać dla nas? Bo naprawdę jakby ta ilość, ciągle naciekamy, dzieci mają za ciężkie plecaki, nie? I jak przychodzą z sanepidu ważyć te plecaki tym dzieciom, zawsze wychodzi, że są za ciężkie. Zawsze jest w nich za dużo. Argument jest taki, no bo w szkole są szafki, tylko że są zadania domowe z tych podręczników, więc w sumie i tak go trzeba zabrać do domu. Więc może ta książka w tym tablecie, czy w komputerku, czy w notebooku, czy cokolwiek tam by zostało w końcu wybrane, nie? Czy byłyby to te słynne Chromebooki, czy coś innego, to wiecie, kupujecie jedno takie urządzenie na ileś tam lat edukacji? Bo to nie chodzi o to, żeby to było nie wiadomo jak multimedialne, w sensie to nie musi być najnowszy, najszybszy laptop? I wiecie, z tego można korzystać i w sumie to często jest lekkie, więc zastępuje pierdyliard książek? Jakby ja dalej nie wiem, czemu się tak dzieje, że produkujemy tego papieru po prostu tony, ciągle narzekamy, że wycinka lasu, czyli teraz się narzeka na plastik, wcześniej się narzekało na lasy, teraz znowu się kupuje drewniane, nie plastikowe, ja jakby w tym wszystkim się gubię, ale kurczę, mamy problem od kiedy pamiętam, od kiedy żyję, że są za ciężkie plecaki, że dzieci za dużo noszą, więc można to zastąpić. Ja nie mówię, żeby odchodzić zupełnie od pisania, ja nie mówię, żeby zupełnie zrezygnować z jakiegokolwiek podręcznika, ale mówi się o finansowaniu podręczników. No serio, nie byłoby taniej dać komuś sprzęt raz i chociażby on go używał, powiedzmy, że przez te 8 lat podstawówki. To nie zna 8 lat. Nie kupujesz praktycznie żadnych innych książek, czyli tego nie uzupełniasz. Bo ja pominę fakt, że w Polsce się narzeka, że a tam darmowa edukacja, ale to trzeba kupić, tam to trzeba kupić, siam to trzeba kupić. No kurczę, bez przesady, bo jakby pod tym względem też bym nie mówiła, że jest nie wiadomo jak koszmarnie, bo mamy jakąś tam podstawę zapełnioną. Jakby ciągle mamy taką bardzo roszczeniową postawę co do edukacji, do szkoły, do państwa, do wszystkiego. A to nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie się postarali. Jakby nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że większość ludzi ma ogromną traumę szkolną. I ja w ogóle żyłam w jakimś świecie fikcji, bo ja miałam kilku cudownych nauczycieli. I ja nie będę mówiła, że oni trochę przeskakiwali ministerialne wytyczne, żeby nas czegoś od życia nauczyć i w życiu, bo nie chcę ich podkopać, ale tak robili. I wspominam ich cudownie i są nauczyciele, którzy nauczyli mnie czegoś więcej niż, wiecie, treści edukacyjnych. Weźcie tutaj naszego pana Sławka z WF-u, pomijając, że zawsze jakby byłam tą wredną uczennicą, która się śmiała z jego historii straszących nas przed wykonywaniem niebezpiecznych ćwiczeń w domu samych. One miały sens, ale ja po prostu byłam złośliwa. Myśmy się zawsze życzliwie lubili i sobie tam dogryzali. Ale on nas uczył życia na tyle, że kiedy miałam sytuację w życiu dorosłym, taką, że mi się dziecko poparzyło, z którym pracowałam, a wychowawca, który był przede mną na zmianie, popełnił taki dość drastyczny błąd odnośnie tej rany poparzeniowej, to jakby od razu się do niego odezwałam, bo pamiętam, czego mnie uczył i wyjaśnił mi, że w sumie słusznie prawie, rzucił mi kilka pomysłów i ja wiem do dzisiaj, że mogę liczyć na jego wsparcie i to jest wspaniałe. I ja mam takich nauczycieli starszych multum, ale kiedy pojechałam się kształcić z uzdolnień u dzieci, młodzieży, dorosłych, zresztą bardzo polecam Wam, jeśli nie widzieliście, wykład Kena Robinsona, który właśnie mówi o tym, że nasz system edukacji, właśnie nie mówię o Polsce, tylko w ogóle o świecie, nie jest dostosowany do tego, co się dzieje w świecie, tak? I że uczeń uzdolniony zawsze na tym traci. Znaczy bardzo często, tak? Szczególnie jeśli te uzdolnienia nie są takie, jak sztywne ramy wymagają. To jest już dłuższy temat, ale siedziałam na tym szkoleniu, rozmawialiśmy i jakby wyszło, że 3/4 ponad osób więcej jakby ma traumę szkolną, że ta szkoła była bardzo sztywna, że jakby nie mieli takiej wolności, jaką ja po części w tej szkole miałam, nie? Bo byli ludzie, którzy twardo trzymali się systemu, a byli tacy, którzy potrafili tak dać coś od siebie, pokazać i ja nie mówię. Bo system wymaga przemiany i przestańmy się okłamywać, że nie, nauczmy żyć dzieci w XXI wieku.
Dlaczego ludzie, którzy chcą uczyć młodzieży, chcą pracować z młodzieżą, nie potrafią dostosować się do świata młodzieży? Idziemy uczyć ich o cyberprzemocy, a nie wiemy, co to jest Twitch, nie wiemy, co to jest Instagram, jak działa TikTok, jak działa Facebook, no to się już udaje, nie? My tego nie znamy. Mówimy, youtuberzy są głupi, nie? Jakby w ogóle hasło youtuber to jest hasło idiota dla wielu tak zwanych dorosłych. A może zobacz, co twoje dziecko ogląda, a może spróbuj zrozumieć, może spróbuj być trochę w jego wieku. W sensie to, co mnie na YouTubie bardzo często nie bawi, interesuje młodzież. Jak poszłam na pierwsze zajęcia z młodzieżą jako już tak zwana dorosła i dotyczyły się one uzależnień, weszliśmy na temat internetu i to było naprawdę lata temu, wtedy na YouTubie jeszcze wiele gwiazd nie było, ale młodzież już była taka wiadomo internetowa, no i coś tam rzucili, myśleli, że mnie dojadą. A ja mówię, no nie krytyk, krytyk. A oni, a to pani zna, a pani zna to, a pani... Myśmy mieli o czym rozmawiać. Jeśli chcesz czegoś nauczyć dziecko, to może go wysłuchaj. Jeśli chcesz pracować z młodzieżą i mówić mu o zagrożeniach w sieci, to może poznaj tą sieć. Bo jakby, jak chcecie mówić komuś? Jak ma żyć? Jak ma się przed czymś chronić, jak tego nie znacie? Jak można uczyć na jakikolwiek temat, nie znając do końca tego tematu? To my się mamy dostosować do naszych młodszych, a nie na odwrót. Dlaczego system wymaga od dzieci wykonywania zadań, które na ich etapie rozwojowym mózgu nie są w stanie wykonać? No bo wiecie, my nie przeskoczymy rozwoju. Jeśli będziemy chcieli, żeby nasz sześciolatek nagle miał mózg dziesięciolatka z rozwiniętymi tymi strukturami myślenia, które się u niego nie mają prawa wykształcić, nawet jak jest przeinteligentne, to my tego nie zrobimy. Może by tak, wiecie, na odwrót. Może by tak zacząć zwracać na to uwagę. Ja z takimi absurdami szkolnymi się spotykałam, że dzieci miały wykonywać zadania domowe tak naprawdę błędnie, ale zgodnie z kluczem. I w sumie to jakby tworzyły błędy ortograficzne, wykonując poprawnie zadanie. I jak miałam inteligentnego dzieciaka przy takim robieniu zadania, w sensie takiego, który naprawdę się wybijał na tle klasy, to on widząc moją pierwszą reakcję, którą się starałam powstrzymać, bo ja nie chcę podważać autorytetu moich po części kolegów po fachu, może nie do końca, bo jestem bardziej resocjalizacja i ku temu mi bliżej. No to miałam taką minę już jego, że on już wiedział, nie? Że trochę rozwalamy system. Ale jakby, kurde, może trzeba na to zwrócić uwagę, nie? Bo jeśli mam dzieciaka, który nie jest w stanie na poziomie szóstej klasy pojąć wiedzę z matematyki, to może on powinien tą matematykę mieć inną. Powiem wtedy, ale Beata, no jak? Przecież te dzieci to muszą umieć. Wiecie co? Siądźcie sobie teraz z dziećmi od 1 do 6 i róbcie zadania domowe. Ja wam gwarantuję, że z połową nie będziecie wiedzieli, co zrobić, nie będziecie pamiętać, bo nie wykorzystujecie tej wiedzy. Tej wiedzy w Polsce w szkołach podstawowych jest straszny nadmiar. Już nie mówiąc o zajęciach dodatkowych. A teraz się właśnie budzi to, że rodzice dostają zadania i oczywiście mówią, docenią nauczycieli. Jak rodzice, którzy na przykład mają albo normalną pracę, czyli muszą do niej wychodzić, są to sklepy, są to lekarze, są to pielęgniarki, jest to przysłowiowe zamiatanie ulic, jest to praca na budowie, ci ludzie dalej pracują, no spójrzcie, w jakim wy świecie żyjecie. I co, tata na budowie, mama zdalnie w branży IT i ma się uczyć dzieckiem i ma docenić nauczyciela w tym momencie? Nie, ona będzie wściekła na ten system i ja ją rozumiem, bo gdybym ja miała teraz dziecko w domu i wykonywałabym swoją pracę i mój partner wykonywałby swoją pracę, no to nie jest lekko, nie? Są ludzie, którzy siedzą w domach, okej, okay, ale ile ich jest? Są też ludzie, którzy intelektualnie nie są jacyś bardzo rozwinięci i w tym momencie te zadania ich dzieci są dla nich trudne. Niewielokrotnie spotykałam się z dziećmi, które w pewnym etapie życia przerastały inteligencją rodziców, bo na przykład rodzic miał jakiś specyficzny bytek, ale był cudownym rodzicem, bo nie o tym mowa, ale on nie jest w stanie w tym momencie temu dziecku pomóc i co on ma zrobić? A nauczyciel robi, wiecie, zdalne nauczanie. Jak wytłumaczyć zdalnie matematykę dziecku, które nawet po lekcjach matematyki ma trudności? I to nie chodzi o to, dobra, wiecie, no nauczyciele przepuszczą, teraz się tak więcej odpuści. Ale to dziecko ma już stres. Stres, którego nie zapomni. Stres, który niszczy trwałe wyrwy w naszych mózgach. Nadmierny stres jest przyczyną wielu chorób, tego, że nam się neurony rozwalają. W sensie, wiecie,
tworzymy sieci połączeń neuronowych, one się rozwalają i część z nich nigdy już nie wróci do swojego składu. A czemu mamy stresować na tak wczesnym etapie życia kogoś? Także ja wiem, że ja powiedziałam tutaj dzisiaj dużo, może trochę za dużo, dlatego na koniec opowiem Wam taką anegdotę a propos działania rzutnika. No bo zawsze się śmieję, że w szkole i na uczelni nikt nie potrafi obsłużyć rzutnika. Tak Wam powiem, jak ja się nauczyłam obsługi rzutnika. Jeździłam na szkolenia z młodzieżą po szkołach i była potrzeba podłączenia rzutnika, jako że moja współprowadząca była zajęta ogarnianiem wszechświata całego. Jakby wiecie, tu koordynacja z nauczycielem, tu z klasą, tu kto przyjdzie, tu dyrekcja, tu załatwienie papierów, tu ankiety. No to ja musiałam podłączyć rzutnik. I wiecie co? Podłączyłam i działał. I tak podłączyłam swój pierwszy rzutnik. A potem było 30 różnych rzutników w różnych szkołach. Zdarzała się sytuacja, gdzie nikt w szkole nie potrafił obsłużyć rzutnika i wszyscy się chichrali, ha, 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 bo nie mam wiedzy technologicznej. Bez przesady. Albo wołano informatyka. No, a w ogóle informatycy niektórzy byli tak zaskoczeni, że miałem rzutnik podłączyć, jakbym, wiecie, nie wiem, rakietę jądrową w kosmos wysłała, wiecie, baba potrafi. Ludzie, to jest wstyd, że my nie umiemy obsłużyć technologii takiej jak podpięcie rzutnika. Ja rozumiem, że są specyficzne, albo jest coś ze sterownikami, ale w większości wypadków to jest po prostu tyle pracy. I ja nie wymagałam do tego specjalistycznego szkoleniczego. Patrzę, kabel tu się wkłada, tam się wkłada i działa. Dlaczego nikt w szkole bardzo często nie potrafi obsłużyć rzutnika? Dlaczego do tego potrzebujemy? Czy ktoś na sali potrafi obsłużyć rzutnik? Wykładowca, 20 lat doświadczenia, od 10 lat puszcza slajdy na rzutniku, nie potrafi go podpiąć. Trochę siara, nie? Bo jakby twój student powiedział ci na egzaminie po pół roku, że nie wie, to potrafisz mu powiedzieć co swoje, nie? Także, moi drodzy, ja nie mówię, bo są wspaniali nauczyciele, wspaniali wykładowcy i masa inteligentnych, fajnych ludzi na świecie. I ja nie mówię, że nauczycielka, która z emerytury wróciła do szkoły uczyć matematyki i jest cudownym nauczycielem i naprawdę zdobywa miłość dzieci, ma teraz nagle obsługiwać Skype'a, aczkolwiek z nami takie. Ja mówię o tym, że jeśli chcemy uczyć dzieci i młodzież, to też musimy się nieustannie dokształcać. I to nie chodzi tylko o to merytorycznie, bo często słyszę od nauczycieli, że czemu oni mają zauważyć, że dziecko ma depresję? A skąd ma wiedzieć o tym pedagog? Macie jednego pedagoga i psychologa szkolnego na ileś tam set dzieci. Jeśli wy mu nie zgłosicie niepokojących sygnałów, jeśli dziecko się nie przełamie i nie pójdzie, to skąd ma to wiedzieć? Ludzie, nie jesteśmy medium, musimy pewne rzeczy sobie mówić. Ja bardzo przepraszam, jeśli ktoś się poczuł urażony tym materiałem. Ja raczej dążę do tego, żebyśmy troszeczkę zwrócili uwagę na siebie, bo ja nie uważam siebie za osobę idealną. Ja też popełniłam masę błędów w swojej pracy zawodowej. Tylko wiecie co, ja się staram za każdym razem poprawiać. Ja się staram zmieniać i staram się zauważać potrzeby. I z biegiem lat idzie mi to, mam nadzieję, że coraz lepiej. Ja widzę, że są ludzie, którzy naprawdę się starają nadążyć za tą młodzieżą. I ja nie mówię, że macie się nagle stać, nie wiem, siedzieć na Twitchu i transmitować relacje z grania w gry. Ale nikt Wam nie zabroni. Pochylcie się trochę nad dziećmi i młodzieżą, z którymi pracujecie. Podchylcie się nad drugim człowiekiem, a nie oczekujcie, nie wiem, właściwie czego. Bo bardzo często ta młodzież, te młode osoby, te nasze dzieci potrafią robić niesamowicie ciekawe rzeczy. Ja znam piątoklasistów mówiących tak biegle po angielsku, że mi wstyd. A wiecie, gdzie się go nauczyli? Na tych głupich, złych grach. Także może warto spojrzeć troszeczkę szerzej? Tymi słowami zakończę. Ja mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obraził, że sprowokuję Was troszeczkę do dyskusji i mam nadzieję, że jakby powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć, bo raczej starałam się nie zerkać za dużo w te swoje króciutkie notatki, a mam takie poczucie, że zawsze jak robię materiał, staram się, żeby był tak w 100% merytorycznie, a tutaj bardziej chodzi o taki przekaz, żeby może coś zacząć zwracać uwagę, że możemy coś w tym naszym świecie zmienić i nie mówię tu o paleniu nagle Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo nie o to chodzi. Dobrze wprowadzane zmiany wprowadza się powoli. System szkolnictwa standardowy nie jest dla każdego, więc czasami warto spojrzeć na jakieś alternatywne metody edukacji i mamy wielu artystów, którzy tylko dzięki temu osiągnęli swój życiowy sukces. I powiem może to, co powiedział Ken Robinson na koniec, jakby kiedy zarzucano mu błędy w trakcie jego wykładu, tudzież
niespójności myślenia, czy brak rozwinięcia pewnych myśli. Powiedział, no może nie kończcie tych swoich badań na oglądaniu materiału na TEDxie, ale przeczytajcie moje książki. No, ja książek jeszcze nie mam, ale jeśli chodzi o wszystko, o czym mówię, to tak, to można poszerzyć, o tym można powiedzieć więcej, ale i tak mam wrażenie, że powiedziałam strasznie, strasznie dużo, także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że będziecie dyskutować i że będziemy z sobą kulturalnie dyskutować i jeśli jesteś nauczycielem, który ma jakiś taki problem, nie wiem, powie mi teraz, słuchaj, ja uczę na wsi i te dzieci naprawdę mają jednego kompa na piątkę dzieci, ja nie mam naprawdę do Ciebie problemu. Ja mam problem do tego nauczyciela, który ma dostęp do 20 dzieciaków, które mają komputer w domu i mógłby im przynajmniej ze 2-3 lekcje poprowadzić zdalnie, chociażby po to, żeby nawiązać z nim jakikolwiek kontakt. Zresztą fajny przykład, dzisiaj na Widzialnej Ręce widziałam ogłoszenie pana, który uczy dzieci na wsi, głównie to są dzieci uchodźców i one naprawdę nie miały tabletów, w ogóle panuje taki mit, że mamy tych uchodźców muzułmańskich i oni śpią na hajsie, nie? Jakby super. Nie, nie miały dostępu żadnego do internetu, do niczego. Tyle osób się zgłosiło, tyle było pozytywnych reakcji pod jego postem, że te dzieciaki teraz będą miały z nim kontakt, za co on serdecznie dziękował. I takich nauczycieli się ceni, takich ludzi się zapamiętuje na całe życie, bo uwierzcie, naprawdę, jeśli chociaż trochę postaracie się wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, to on to zobaczy i zapamięta, bo ja mam nauczycieli, których ja tak cudownie wspominam po latach, że ludzie na każdym szkoleniu, w każdym miejscu się ze mnie śmieją, że chyba chodziłam do jakichś magicznych szkół. Także, moi drodzy, można mieć 3 nauczycieli, wobec których ma się straszną urazę i ja może ze 3 takich znajdę, ale mam kilkunastu nauczycieli, których wspominam jako moich mentorów, jako ludzi, którzy nauczyli mnie patrzeć inaczej na życie i którzy nie oczekiwali, żebym się zawsze z nimi zgadzała. I to było najwspanialsze, także ja przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim moim nauczycielom, którzy byli dla mnie cudowni i pedagogom i ja mam tu na myśli i Olę, i Maćka, i pana Sławka, i panią Nekazę, która mnie uczyła w podstawówce i była najcudowniejszym nauczycielem, jakiego można było mieć w podstawówce. I wszystkich, których nie wymieniłam, bo mogłam zapomnieć, a tych, wobec których mam traumy, nie będę wymieniać, bo nie jestem aż taką zozą, jak myślicie. Pozdrawiam, wasza Beata.